Dzień dobry. To ja, kolejną sobotę, piękną, słoneczną sobotę. Jest 31, ma być 31 stopni. Proszę, zabierzcie mnie stąd. Dzisiejszy temat jest na pewno nieprzyjemny. Jak rozpisywałem sobie, co chciałbym powiedzieć, też był dla mnie nieprzyjemny, gdyż odpaliły się po prostu wspomnienia z dawnych starych lat, albo nie tak dawnych, ale przykry temat, który brzmi obraźliwe słowa, komentarze. Jest to o tyle ciężki temat, że te obraźliwe słowa, komentarze zdarzają się tak naprawdę bardzo często. Może już nie tak często ze względu na to, że po prostu nie chodzę już do liceum, które było bardzo toksyczne, ale gdzieś tam jednak te wspomnienia ze szkół, nawet z przedszkola wracają do mnie. Więc, że tak powiem, zaczynając całą moją historię, bo to nie jest tak, że tylko o transpłciowości dostawałem takie komentarze, chociaż na nich powinienem się skupić. No ale żeby ten film nie był taki nudny, to po prostu trochę też opowiem więcej o sobie w ten sposób. Więc pierwsze obraźliwe słowo, określenie na mnie, jakie pamiętam, no to padały ze względu na moją tuszę, gdyż gdy byłem młodszy, tak jak już wielokrotnie razem mówiłem, byłem bardziej otyły i w przedszkolu pamiętam taką sytuację, że dziewczyna nie chciała mnie złapać za rękę, bo byłem gruby. I to zawsze na pewno, to do dzisiaj się gdzieś za mną ciągnie, mimo tego, że jestem chudszy i tak samo jak sobie przewiniecie film z pierwszego mojego filmiku do teraz, no to na pewno schudłem, chociaż borykam się, tak jak już wielokrotnie razy mówiłem, z tą lekką nadwagą. To nie jest nic złego, ja pracuję też sam nad sobą i chcę dojść do takiego momentu w życiu, gdzie po prostu będę się sobie podobał i to jest najważniejsze. Natomiast od przedszkola już padały bardzo przykre słowa w moją stronę, na przykład właśnie, że jestem babochłopem, że to dziwne, że dziewczyna bawi się samochodami, że przynosi samochody do przedszkola, że woli się bawić z chłopakami. I pamiętam, że miałem taką erę, że bardzo się chciałem wpasować w to środowisko dziewczynek i po prostu pytałem się, czy mogę się z nimi pobawić. I zawsze byłem odtrącany, zawsze pani przedszkolanka albo wręcz nakazywała tym dziewczynkom, żeby się ze mną pobawiły, albo mówiły mi, żebym po prostu odszedł i nie zwracał uwagi na te dziewuchy. Ale to, więc to od przedszkola już pamiętam takie smutne momenty. W podstawówce było bardzo podobnie, babochłop. Od babochłopa przeszliśmy potem na lesbijkę, bo dla niektórych wyzwanie od lesbijki nie jest niczym złym i oczywiście, że bycie lesbijką nie jest niczym złym, tylko gdy ktoś mówi do was, że haha, jesteście lesbijką, gdy jeszcze nawet nie określacie się albo nie chcecie tego mówić, jest dosyć mocno krzywdzące, tak? No, myślę, że tak samo jakby, nie wiem, jakiegoś chłopaka, który ubiera się niemęsko, albo po prostu, nie wiem, pójdzie w rajdkach do szkoły i nazwiecie go haha gejem, jest równie krzywdzące, co nazwanie, tak w tym przykładzie, o którym mówiłem. Takie najbardziej też bolące słowa to by na pewno też, jeśli chodzi o znowu o tą otyłość, tutaj zataczamy kółko, o to na przykład, że nie goliłem włosów na nogach. Nigdy nie czułem takiej potrzeby, do dzisiaj tego nie czuję. No teraz tym bardziej nie czuję takiej potrzeby, ale po prostu nie goliłem nóg i dziewczynki to widziały i byłem nazywanym Yeti lub niedźwiedziem. Szczególnie taka jedna, ojeju, pamiętam po prostu, jak
Nie chcę tutaj podawać żadnych imion i tak dalej, ale po prostu od przedszkola mnie tak gnębiła i ostatnio ją widziałem nawet i śmiała się znowu ze mnie. Pozdrawiam cię serdecznie, chociaż mam nadzieję, że go nie zobaczysz. I po prostu od przedszkola do ósmej klasy nienawidziliśmy się. To jest, jak wyobrazicie sobie, te takie trzy dziewczyny, takie sassy, które chodzą po korytarzu, mają torebki, mają giga długie paznokcie i chodzą tak i oceniają każdego wzrokiem, to właśnie mi się taka trafiła i też miała swój gang. Po prostu przysięgam, jakbym nie życzę nikomu źle, ale tyle złego, tyle w mojej psychice po prostu, co ta dziewczyna zrobiła. Ona sobie nawet nie zdaje sobie sprawy z tego prawdopodobnie, że zrobiła mi taką krzywdę. Albo pamiętam, że chciała się kiedyś trochę, nie wiem, czy zaprzyjaźnić, czy trochę podlizać mi i dała mi pluszaka. I pamiętam, że tego pluszaka wziąłem do szkoły, bo mi się bardzo podobał. To był chyba Paul, ten taki, wiecie, z tej gry komputerowej Paul, i mi się bardzo podobał. I wziąłem go do szkoły i wszystkim mówiłem, zobaczcie, jaki fajny Paul. I ona drugiego dnia postanowiła mi go zabrać. I no. Przepraszam, odbiegłem od tematu. Więc w szkole podstawowej zdarzały się właśnie no takie wychodzenie poza normalność, poza schemat. W wieku 13 lat jeszcze wielu z nas nie rozumie wielu pojęć i no i tak jak teraz na przykład poszedł mi tam okolczykowany, nie wiem, miałbym kolczyki w podstawówce, chociaż brzmi to abstrakcyjnie, to już na pewno bym został zjechany. I to nie tak, że jestem nadwrażliwy. Po prostu dzieci są okropne. Dzieci są straszne i tyle, ile złego mi zrobiły. Ja też byłem dzieckiem oczywiście, tak ja też pewnie, że tak powiem, byłem okropny w jakiś sposób, ale nikomu w życiu nie powiedziałem na przykład to, nie wiem, losowa sytuacja, która mi przychodzi do głowy, to, że założyłem getry z rynku, nie wiem, bo były ładne. Dzisiaj noszę ubrania z lumpeksu i się do tego nie wstydzę, a wtedy, wyobraźcie sobie, miałem z 10 lat, ubrałem te spodnie, poszedłem, ta dziewczyna zobaczyła, że noszę te spodnie i powiedziała mi, że po prostu nosisz spodnie z rynku i już w życiu ich nie założyłem. I no, nie, po prostu Także w podstawówce nie było kolorowo, nie radziłem sobie z tym. Pamiętam, że bardzo było mi ciężko przeżyć to, że jestem zawsze inny, że po prostu zawsze chciałem mieć po prostu w jakiś sposób święty spokój i zawsze marzyłem sobie o tym, że jestem tym takim typowym sławnym dzieckiem, które jest najpiękniejsze na świecie w szkole i przechodzi przez korytarz. I wszyscy mają takie, wow, to on? Zawsze o tym marzyłem, ale teraz dochodzę do takiego wniosku, że tacy ludzie też nie mają łatwo w życiu. Nawet jak są piękni i tak dalej. Niestety jest boląca prawda i do końca swoich dni będę powtarzać, że dzieci są okropne i dzieci naprawdę mogą spowodować taki uraz w głowie, że to się nie mieści. I kontynuując, bo nie radziłem sobie z tym, miałem problemy, że tak powiem, psychiczne i psychiczne to do dzisiaj, ale no po prostu, jeżeli wiecie, przez 8 lat waszego życia, nawet więcej, przez 9 lat mówię wam, że jesteście grubi, że nikt z was, nigdy nie będzie się wami nikt, jak to ująć, interesował w sposób romantyczny lub przyjacielski. Ciężko nawet w wieku 17 lat pojąć, że to nie, tak wcale nie jest. I ja do dzisiaj mam bardzo duże kompleksy i do dzisiaj niekoniecznie jestem zadowolony na przykład z tego, jak wyglądam, ale no to już po prostu mam bardzo niską wartość siebie, niską samoocenę. To zostawiło odcisk na mnie bardzo mocny. Tak jak mówiłem,
tak mi mówili i do dzisiaj w to w jakiś sposób wierzę. Chociaż staram się z tego wyjść i naprawdę pracuję nad tym w jakiś sposób. I jest lepiej, bo umiem na przykład spojrzeć na siebie i powiedzieć: wow, czemu ty jesteś sam? Czemu ty nikogo nie masz? Albo coś takiego. To już trochę narcystyczne. Byliśmy do liceum, bo w liceum było Więc poszedłem do liceum, które miało być tolerancyjne. A to już wielokrotnie razy mówiłem, więc nie będę tego rozwarstniał znowu. Poszedłem do liceum, po czym było okropnie. Ostatnio przeglądałem sobie galerię, czyszcząc tam po prostu sobie telefon i znalazłem screeny, gdzie dziewczyna, która była właśnie przysłowiowana najpiękniejszą dziewczyną w całej szkole, w całym liceum tak naprawdę, napisała, że wiecie co, to znaczy nie dosłownie tak powiedziała, tylko w jakiś tam, mieli tam swoją grupkę i tak dalej i napisała: Karol mnie bawi, Karol mnie śmieszy, bo jest po prostu brzydki. Albo wprost pisała, że jestem obrzydliwy. I wiecie, co jest przerażające, że ja z nią nigdy nie rozmawiałem. I to jest przerażające, że osoba, która, wiecie, nie zna mnie w jakiś sposób, jest w stanie powiedzieć coś takiego, bo ocenianie po wyglądzie to jest najniższy poziom. Najniższy poziom, jaki może być po prostu. I ja nie mówię tak, bo jestem brzydki albo coś takiego, tylko jak można ocenić kogoś, że nie wiem, bawi mnie, bo jak można tak powiedzieć po prostu? Ja tego nie rozumiem do dzisiaj. I co śmieszne, konfrontowałem się z tą dziewczyną i była taka, no... Ojoj, to wiesz, no rozumiesz, po prostu możesz mi się nie podobać. Ja mówię: ok, nie chciałbym się tobie podobać. I wiecie, jakby robiła z siebie ofiarę, że ja do niej napisałem o to. I to nie tak, że napisałem agresywnie albo coś takiego, tylko naprawdę chciałem elokwentnie wyjaśnić sytuację, ale nie było jak, bo przecież ona nie napisała w tym sensie, ja źle to odebrałem, ja się po prostu jej nie podobałem. Dobrze, nie muszę się naprawdę wszystkim podobać i kompletnie to rozumiem, że nie muszę się podobać co drugiej osobie na ulicy albo w szkole, tylko jak można kurwa powiedzieć do osoby, że jest obrzydliwa. Ja pamiętam, że wracałem z tego liceum i mój tata mnie odbierał i pamiętam, że płakałem w aucie, bo analizowałem, czy naprawdę jestem taki obrzydliwy, czy naprawdę ona, czy coś jest w tych słowach, które ona do mnie powiedziała. I jestem osobą bardzo wrażliwą i chciałem i chcę też was uświadomić, że jeżeli mówicie do kogoś takie słowa, chociaż mam nadzieję, że nie mówicie, modlę się o to, że jeśli mówicie takie słowa, to naprawdę niektóre osoby, które słyszą takie słowa, przejmują się tym. Ja już jestem na szczęście trochę uodporniony po tym wszystkim, po tej takiej szokowej terapii tego liceum, że już nie robię tak, ale robiłem. I gdybym na przykład był w bardzo złym momencie mojego życia i słyszałbym takie rzeczy, nie wiadomo, co by się zdarzyło. I miejcie świadomość tego, że cokolwiek mówicie, jakikolwiek hejt, i tak, no nie muszę wam tego tłumaczyć, myślę, że większość młodszych osób wie, o co chodzi. To jest bardzo krzywdzące i niektóre takie osoby nie umieją sobie z tym poradzić, tak samo to analizują. Nie chcę się rozgadywać na temat obraźliwych słów, których, wiecie, tak słyszałem, intu już relacja jakaś, typu, że jestem, słyszałem na przykład, że jestem potworem, że egoistą i czym? Tyle już tego było, że nie pamiętam. Ale ten potwór mi utknął w głowie i to przez długi czas też miałem takie, może coś w tym jest, ale potem zrozumiałem, że jednak nie. Pozdrawiam osobę, która mi to powiedziała, bo chyba ogląda moje filmy, ale nie jestem pewien.
No długo to też się działo w głowie i właśnie chcę powtarzam i będę to powtarzać, że takie słowa niosą za sobą konsekwencje i jeśli już naprawdę kogoś nie lubicie, żyję takim pojęciem, że naprawdę największemu wrogowi to raz, że nie życzę źle, a po drugi raz to, że po prostu nie musimy się kochać, nie musimy się lubić, ale szanujmy się w ten minimalny sposób, szanujmy się, czyli właśnie nie piszmy takich pierdół i tak dalej, bo takie słowa niosą rany gdzieś tam w środku. Ja do dzisiaj mam, jakby mnie tak rozciąć na pół, to te blizny by takie były, bo dużo się nasłuchałem na swój temat. Ale jeśli chodzi o transpłciowościowe wyzwiska, zamknijmy to w takiej rozdziale, no to też nich dużo było, no ale w takich głównych to było właśnie, że zawsze będziesz kobietą, nieważne co byś robił, dziewczyna w spodniach, właśnie, że dziewczyny nie powinny się bawić samochodzikami, że granie nie jest dla mnie, bo jestem kobietą. Jakby kurwa kobieta nie mogła grać, naprawdę, to jest po prostu, to jest nawet, no że to dziwne, że mam krótkie włosy, że to choroba, tak, że transpłciowość to choroba, że mi przejdzie. No, ale wydaje mi się, że każdy ktokolwiek jest transpłciowy zdarzył się z takim słowem i z tym się po prostu trzeba liczyć, bo nie chcę mówić, że wybraliśmy sobie cięższą drogę, bo to nie jest tak, że sobie wybraliśmy, po prostu się z tym urodziliśmy i taka jest prawda. Po prostu, jeśli już wybieramy tą drogę, która nas uszczęśliwi, trzeba jednak mieć takie pojęcie, że te dupki, które siedzą, powiedzmy dupki, będą chcieli wbić nam szpilkę, żeby właśnie mieć tą satysfakcję, że ten w końcu się zasmuje, nie wiem, ktoś zapłacze i oni będą mieli satysfakcję z tego. Nie wiem, jak to działa, ja nigdy absolutnie, przysięgam, nigdy nie miałem satysfakcji z tego, jak ktoś, komuś źle coś powiedziałem i on płakał. Miałem kiedyś, nie wiem, miałem satysfakcję, że komuś się źle coś powiodło, bo na przykład nie lubiłem tej osoby, ale absolutnie nie jeśli chodzi o takie słowa, bo to jest po prostu okropne. Ale kontynuując, przez to, że tak powiem, chcemy iść tą drogą, która nas uszczęśliwi i wiemy, że nas uszczęśliwi, no musimy się niestety barykać z tymi cegłami na naszym plecaku, które nosimy ze sobą całe życie, że takie słowa się pojawią, bo jest to cięższe życie na pewno niż takiego powiedzmy cisa, który nie wiem, gra w piłkę, chociaż też może mieć trudne życie, cholera wie. Każdy z nas może mieć ciężkie życie, także proszę was, zważajcie na słowa, które mówicie komuś, bo naprawdę słowa bolą, słowa ranią, słowa mogą ponieść ze sobą bardzo mocne konsekwencje. Jeśli nie radzicie sobie z takimi słowami, najlepiej radzę wam po prostu się iść wygadać, wyżyć się w jakiś sposób, tylko broń Boże nie na sobie. Nie wiem, uderzcie w poduszkę, wyjdźcie na dwór i kurwa krzyknijcie całą swoją siłą. Wypłaczcie się, bo płakać trzeba raz na jakiś czas, żeby po prostu wyżyć się emocjonalnie. Najlepiej pogadać. Jeśli nie radzicie sobie już psychicznie z tym, udajcie się do pomocy, czy to psychiatrycznej, czy psychologicznej. Jeśli nawet chcecie pogadać, polecam wam numer dla wsparcia, czy to dla dzieci, czy dorosłych. Sam dzwoniłem kiedyś, gdy miałem po prostu problem. Ci ludzie pomagają, są od tego, są całodobowo, z tego co wiem. I to jest fajne. I naprawdę z taką panią przegadałem chyba 5 godzin i było mi lepiej, bo się wyżyłem, bo się wygadałem. Nawet w takich ciężkich sytuacjach, więc wyzwisk jest dużo. Trzeba sprawić, żeby ta skóra była twardsza. Ja każde takie słowo, nie wiem, ten potwór, to, że jestem chłopakiem, dziewczyną w spodniach, traktuję właśnie jako taki, że już to usłyszałem, już mnie to nie poruszy, może kiedyś bym się nad tym zastanawiał,
ale teraz już jestem po prostu, dzięki tym słowom jestem na pewno teraz silniejszy i to jest najważniejsze. Także to byłem ja, to był mój długi monolog o moim życiu wyzwiskowym. Widzimy się w następną sobotę, ja dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że tak powiem, radzicie sobie z tymi ciężkimi słowami. W razie czego można do mnie napisać, ja też chętnie pomogę, albo nawet jak się wygadać, to chętnie pomogę. Jak mogę, pomogę, jak mogę. I tyle. Także dziękuję jeszcze raz. Widzimy się w następną sobotę. Przysyłam buziaczki.